ciepło przyjętym przez Was materiale porównawczym AirPodsów z Dotsami oraz Galaxy Buds doszedłem do wniosku, że nie ma co już płakać nad złączem mini jack 3,5 mm w smartfonie. Pojęcie jutra to nieustanna ewolucja, która nie zawsze ma wydźwięk pozytywny, a radzić sobie jakoś trzeba. Zapraszam na nowe zestawienie Xiaomi AirDots Pro z Apple AirPods oraz PowerBeats, również w wersji Pro. Porównanie jak zawsze przeprowadzam z perspektywy przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka. Nie jestem audiofilem, wysublimowana jakość audio jest mi totalnie obca, ale to chyba dobrze, w końcu dla takich ludzi jak ja czy wy skierowane są dzisiejsze modele słuchawek. I tak, na końcu tego materiału będzie konkurs, ale na razie posłuchajcie. Xiaomi AirDots Pro, bądź jak to woli Mi True Wireless Earphones, to konstrukcja zadziwiająco dobra pod względem jakości wykonania, choć też subtelnie inspirująca się rozwiązaniami konkurencji. Case, a raczej etui ładujące wykonane jest dobrej jakości matowego plastiku, który z czasem na pewno zacznie zbierać rysy. Z frontu urządzenia mamy diodę informującą o stanie naładowania, u dołu złącze USB-C. Jedynym zastrzeżeniem, jakie mógłbym skierować w stronę case'a, to to, że w przeciwieństwie do AirPods jest ewidentnie większy. Choć jak poznacie gościa numer 3, zapomnijcie o tym mankamencie. Waga opakowania wraz z słuchawkami to zaledwie 58 gramów, co jest niezłym wynikiem. Dla porównania AirPods z obiema słuchawkami ważą łącznie 48, pojedyncza słuchawka Xiaomi to ciężar niecałych 6 gramów u Apple 4. Przechodząc do samej wydajności i czasu pracy na jednym cyklu ładowania, producent deklaruje na swojej stronie 4 godziny odtwarzanego dźwięku na słuchawce. Ja mimo szczerych chęci takich wyników nie byłem w stanie wykręcić, osiągając maksymalnie coś około 3 godzin, a wliczając zestawienie pełne naładowanie etui, ten czas możemy pomnożyć przez 2, może 2,5. Mówiąc krótko, na 100% naładowanym case'ie osiągniemy wynik około 6-7 godzin, uwzględniając dwie słuchawki grające jednocześnie lub 12-14 używając pojedynczo. Według Xiaomi urządzenie naładujemy w pełni od 0 do 100% w 1 godzinę, u mnie był to zbliżony poziom, choć nie identyczny, od 1 godziny 15 minut do 1,5 w zależności od używanej ładowarki. Samo parowanie jest dziecinnie proste, naciskamy przycisk prawej strony etui i czekamy na wyszukanie przez telefon w ustawieniach Bluetooth. Choć trzeba zaznaczyć, że w produktach od Apple nie mamy informacji o stanie naładowania urządzenia, w przypadku Androida takowa informacja jest nam wyświetlana chociażby we wcześniej wspomnianych ustawieniach Bluetooth. Marzy mi się jakaś mała dotykowana aplikacja do słuchawek informująca o podstawowych informacjach oraz poziomie naładowania etui oraz słuchawek z osobna. W słuchawkach możemy włączyć redukcję szumów, której włączenie nie jest zbyt wyczuwalne, natomiast może mieć przełożenie na dłuższy czas pracy na jednym cyklu ładowania. Zatem jeżeli zależy Wam na czasie pracy, proponuję mieć ją wyłączoną. Model wspiera także polskiego asystenta głosowego Google, asystentkę angielską Siri oraz automatyczną pauzę po wyjęciu z uszów. Większego opóźnienia w słuchawkach nie zaobserwowałem, choć zasięg podawany przez producenta do 10 metrów, przypominam Bluetooth 4.2, wydaje się w moim przypadku lekko przesadzony. Co do odtwarzanego dźwięku nie mam większych zastrzeżeń, dzięki nie najgorszej separacji od otoczenia oraz dokanałowym charakterze słuchawek mamy odczuwalny bas. Model w moim odczuciu gra przyjemniej dla ucha niż AirPods, choć wysokie tony oraz maksymalna głośność ustępuje tej od Apple. Za to cena jest ponad 2 razy niższa. 299 zł za omawiany dzisiaj model z polskiej dystrybucji to moim zdaniem rozsądna oferta dla osób oczekujących więcej niż to, co oferują nam omawiane we wcześniejszym filmie AirDots. Choć muszę zaznaczyć, że podstawowe AirDots bez Pro wizualnie bardziej mi się spodobały. AirPods to słuchawki, które już znacie z ostatniego zestawienia. Do kupienia macie dwa modele z bezprzewodowym etui oraz tym ładowanym tylko po kablu. I to te główne różnice pomiędzy obydwoma urządzeniami. Słuchawki, jak i etui, wykonane są z tego samego połyskującego plastiku i tak jak stale chronione słuchawki rys raczej nie będą zbierać, tak po kilku tygodniach etui może wyglądać słabo. Piekło i zawał serca dla estetów gwarantowane. Wizualnie to ta sama liga co AirDots Pro. Wystający, choć mniejszy pałąk skrywający baterię, możliwość korzystania z jednej słuchawki oraz pauzowanie utworu po jej wyjęciu. Choć w tym przypadku poza aktywacją asystentki głosowej oraz zapausowaniem oraz odtwarzaniem audio mamy też możliwość sterowania utworami w przód bądź w tył. Każda z omawianych funkcji może zostać przypisana pod inną słuchawkę. Niestety opcja jest dostępna tylko pod urządzenia z iOS. Dużym plusem słuchawek jest niewątpliwie przypisanie ich pod nasze konto iCloud. Mówiąc krótko, raz sparowane z naszym telefonem są automatycznie włączone z iPadem, Apple Watchem, iMaciem czy MacBookiem. Proste, a jak przy
przyjazne dla użytkownika. Każda słuchawka posiada dwa mikrofony, czujnik optyczny, przyspieszeniomysz odpowiedzialny za wykrywanie ruchu oraz mowę. Sam czas pracy na baterii w takich samych warunkach jak wcześniej wspomniane AirDots Pro wynosi kolejno 4-5 godzin z uwzględnieniem w pełni naładowanego etui, zbliża się do 20. Dużym plusem słuchawek, choć zaznaczam tylko w moim przypadku, jest ich wyprofilowanie. Te leżą idealnie i w przeciwieństwie do AirDots Pro jeszcze nigdy nie wypadły mi z uszu. Choć to bardzo subiektywna opinia, bo znam ludzi, którzy mogą powiedzieć dokładnie to samo, z tym, że w drugą stronę. Mówiąc o samym dźwięku, trzeba zaznaczyć, że bas jest mało wyczuwalny, choć wcześniej wspomniana głośność jest lepsza od Xiaomi. Biorąc pod uwagę charakter słuchawek oraz ich kształt, stety czy niestety, odcięcie od otoczenia jest nie najlepsze. I tak jak na dworze, w celu bezpieczeństwa, jest to dla mnie w pełni zrozumiałe, tak w domu czasami oczekiwałoby się czegoś więcej. Więcej też życzy sobie oficjalnie Apple za swoje słuchawki. Za omawiany dzisiaj model oczekuje na swojej stronie 999 zł. To dużo? W XCOM kwota ta jest o 200 zł mniejsza. Na koniec pozostawiłem dla Was nowość na polskim rynku, a przynajmniej patrząc na ilość materiałów na rodzimym YouTubie, czyli PowerBeats Pro. Tak, to dokładnie te Beats od Dr. Dre, które parę lat temu zostały sprzedane Apple. Kiedyś przerost formy nad treścią, więcej tandety niż jakości, a dzisiaj PowerBeats Pro to najprawdopodobniej najlepsze słuchawki True Wireless, jakie kiedykolwiek osobiście użytkowałem. Nie przeczę, w tej cenie możemy znaleźć lepszej jakości słuchawki na kablu. Tak, nadal kocham miłością szczerą i czystą swoje prywatne Audio-Technica M70X, jednak PowerBeats w wersji Pro to najlepsze, co spotkało słuchawki bezprzewodowe od Apple. Konstrukcyjnie to kompletnie inna bajka. Pałąk nauszny podtrzymujący słuchawki sprawuje się świetnie, dopasowując się pod kształt naszych uszu. Dokanałowa konstrukcja względem AirPods wydatnie odtwarzany dźwięk, a uniwersalne wzornictwo sprawdza się nie tylko w sporcie, ale i normalnym, codziennym funkcjonowaniu. Słuchawki też są dostępne w 4 wersjach kolorystycznych. Jednak jest małe, a raczej duże zastrzeżenie. Etui dołączone do słuchawek jest ogromne. To mimo wszystko chyba bardziej sugeruje nosić w plecaku bądź jakiejś torbie niż w kieszeni. Tak jak case od AirPods, to również posiada złącze Lightning. Parowanie wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku AirPods, łącząc się z naszym kontem iCloud. Sama funkcjonalność również jest podobna. Widać to chociażby przez zastosowany chip Apple H1, poprawiający szybkość oraz stabilność pracy urządzenia. Słuchawki charakteryzują się bardzo dobrą izolacją szumów z tła, szerokim zakresem dynamicznym, a bas jest wreszcie odczuwalny. I to znacząco, tym bardziej biorąc pod uwagę stosunkowo mały rozmiar urządzenia. Według producenta model wytrzymuje 9 godzin bez podładowania, choć w moim przypadku było to coś około 8, czyli wynik prawie 2 razy lepszy niż AirPods. Dodatkowo otrzymujemy tak zwany fast fuel, gwarantujący nam 1,5 godziny odtwarzanego audio po 5 minutach ładowania oraz aż 4,5 godziny po zaledwie 15 minutach. Słuchawki są odporne na pot i wodę, co przy większym wysiłku fizycznym może okazać się niezastąpione. Prawdę mówiąc, poza monstrualnym case'em, który nie możemy naładować bezprzewodowo, oraz niemałej cenie, ciężko doszukiwać się na siłę jakichś minusów tego urządzenia. Okej, 1129 zł to kwota bardzo duża jak na słuchawki True Wireless. Urządzenie przede wszystkim dedykowałbym fanom Apple oraz dobrego brzmienia podczas treningów bez plątania kabli. Niewątpliwie w tej cenie możemy znaleźć, tak jak wcześniej wspomniałem, lepiej grające słuchawki przewodowe, choć z bezprzewodowymi może być trudniej. Z drugiej strony, jeżeli oczekujesz czegoś mniej, od tego masz AirPods bądź Xiaomi AirDots. Mimo to jestem świadomy, że większość z nas kieruje się dosyć mądrą, sprawdzoną zasadą mieć jak najwięcej i najlepiej za jak najmniej. I tutaj mimo wcześniej wspomnianych wad wjeżdża Xiaomi AirDots Pro. Słuchawki grają przyjemnie dla ucha, oferują dobrą jakość wykonania, a wszystko to za niespełna 300 zł. W opisie filmu pozostawiam Wam linki do omawianych dzisiaj produktów oraz rzecz jasna informacje o konkursie, w którym do wygrania będą omawiane dzisiaj słuchawki Xiaomi AirDots Pro. Z mojej strony byłoby to wszystko, jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, gorąco zachęcam o danie tej motywującej łapy pod filmem. My widzimy się lada dzień, pozdrawiam serdecznie, see ya! And you could try to eat slow, but you could mess it up. So deep right in the zen, it worked out though. Come on, let me see you go.